Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Szczecinecki Program Samorządowy, a naszym dzisiejszym gościem będzie pan burmistrz Daniel Rak. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, wszyscy w ostatnim czasie żyjemy sprawą Szczecineckiego Szpitala. Nie jest tajemnicą, że pan jako reprezentant mniejszościowego udziałowca w spółce rozmawiał z przedstawicielem większościowego udziałowca, czyli z panem starostą. Jaki był wynik tych rozmów? Rzeczywiście do takich spotkań doszło w ostatnim czasie. One są wynikiem tego, że szpital w Szczecinku, spółka, rozpisała walne zgromadzenie wspólników. I jak każde walne zgromadzenie wspólników, przedstawione nam zostały propozycje uchwał, które przygotowane zostały z kolei przez zarząd. To walne zgromadzenie wspólników dotyczyło podsumowania roku 2019. Tak jak w ostatnim czasie wiele się o tym mówiło, wszyscy wiemy, że szpital ze względu na zaniżony kontrakt ma problemy finansowe i tak też takim ujemnym wynikiem zakończył się ubiegły rok. Ta strata wynosi prawie 8 milionów 800 tysięcy. Stąd też, mając na względzie już narastający dług także z lat poprzednich, zaszła konieczność bardzo odpowiedzialnego pochylenia się nad sprawami finansowymi związanymi z pokryciem strat. Właśnie tej przestrzeni dotyczyły nasze spotkania, w jaki sposób podejść, w jaki sposób rozwiązać sytuację w szpitalu, co będzie w następnych latach, w jakim kierunku powinien pójść szpital. Ja już nie chcę wracać w tej chwili do tych naszych propozycji, które w przeciągu ostatniego półtora roku składaliśmy panu staroście, bo tak naprawdę teraz doszło do konstruktywnych rozmów, doszło do tego, że zarówno mniejszościowy, jak i większościowy udziałowiec zaczęli konstruktywnie rozmawiać na temat przede wszystkim zażegnania tej sytuacji kryzysowej na bieżącej, czyli w jaki sposób podejść do pokrycia strat, w jaki sposób zrobić krok do przodu. No i rzeczywiście w ślad za tymi rozmowami pod koniec ubiegłego miesiąca wpłynęło do Szczecineckiego Ratusza pismo, które mówiło, w jaki sposób starosta widzi tutaj zaangażowanie finansowe zarówno ze strony starostwa, jak i z miasta, w jaki sposób pokryć straty, oraz jednym z elementów podsumowujących te negocjacje była także propozycja przejęcia przez starostwo udziałów miasta w formie darowizny bądź za przysłowiową złotówkę. No i tutaj po prostu był to dla nas już jakiś sygnał do tego, że oczywiście należało będzie się pochylić w sposób właściwy. Doszło 5 zresztą do walnego zgromadzenia wspólników w starostwie szczecineckim i zgodnie uzgodniliśmy z panem starostą, że żeby w ogóle móc zrobić krok do przodu dalej, potrzebna będzie zgoda rady. Mianowicie jeden z punktów walnego zgromadzenia mówił właśnie o pokryciu straty. Natomiast ja takich zobowiązań, żeby było jasne, bez zgody rady nie mogłem deklarować. Stąd też poprosiliśmy o przerwę. W innym przypadku musiałbym zagłosować przeciwko tej uchwale. Stąd też w następnym kroku została zwołana sesja nadzwyczajna. No właśnie, niejako uprzedził pan moje pytanie, bo o tym, iż sprawa szpitala jest bardzo ważna, świadczą chociażby bardzo zacięte obrady, które w poniedziałek miały miejsce. W trakcie tych obrad głównymi tematami były właśnie wspomniane przez pana dopłaty, jak i zbycie przez miasto udziałów. W obu przypadkach radni przyjęli zaproponowane uchwały. Jak pan ocenia te decyzje? No 11 maja odbyła się rzeczywiście nadzwyczajna sesja, 4 punkty, z tym, że tak jak pan powiedział, te dwa, a przede wszystkim jeden z nich zdominował praktycznie cały przebieg sesji. A może zaczniemy od zmian w budżecie, tak? Czyli od pokrycia strat. My w tym ciężkim naprawdę okresie, kiedy mamy pomniejszone przychody z tytułu podatku, czyli 38% z PIT-u, bo tyle miasto ma, tyle trafia do naszego budżetu środków, które mieszkańcy wypracowują i odprowadzają podatki. Mamy także, muszę zaznaczyć, bardzo ograniczone wpływy z podatku od nieruchomości. Wiele wniosków, w których przedsiębiorcy zwracają się o umorzenie. Zresztą podejmowaliśmy specjalne uchwały w tym celu, żeby wyselekcjonować grupy, które
z dnia na dzień straciły swoje przychody. I oczywiście w tym samym czasie po prostu no, problemy finansowe, bilans finansowy zysków i strat szpitala. Dokonaliśmy naprawdę bardzo poważnych, daleko idących cięć, żeby w naszym budżecie wygospodarować 3 333 tysiące, bo z uchwał, które przygotował zarząd szpitala, a które też zatwierdził większościowy udziałowiec, wynika, że miasto, są oczekiwania w stosunku do miasta takie, że miasto przeznaczy dwie kwoty. Pierwsza, rozliczymy się z kwoty 184 tysięcy, którą kiedyś większościowy udziałowiec podjął taką uchwałę i taką dopłatę przypisał dla miasta oraz kwotę, która też dzisiaj wiemy, że najprawdopodobniej będzie w formie dopłaty. To jest kwota 3 149 tysięcy. Łącznie to jest 3 333 tysiące. Bardzo duża, jeżeli chodzi o kwotę. No, my musimy nagle znaleźć w naszym budżecie, zamykając, przypomnę tylko, budżet na ten rok kwotą 12,5 miliona zaciągnięty w kredycie. My oczywiście kosztem na przykład Samorządowej Agencji Promocji i Kultury, tam obcięliśmy 1 100 tysięcy złotych. Ośrodek Sportu i Rekreacji prawie 700 tysięcy, nawet powyżej 700 tysięcy. Tam będą na pewno zmiany w umowach ze stowarzyszeniami, które prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Już te aneksy są szykowane. Wiadomym jest, już mówiliśmy wcześniej, odwołaliśmy wszystkie imprezy sportowe. Odwołaliśmy wszystkie imprezy też organizowane przez SAPiK, ale musimy pamiętać przecież, że zarówno Samorządowa Agencja Promocji Kultury, czy chociażby Szczecinecki Aquatur, to są jednostki, które utraciły z dnia na dzień przychody, sprzedaż biletów, sprzedaż różnego rodzaju działalności czy wynajmów. Także wracając dalej do tego montażu całego finansowego, ja ze swojej rezerwy, z rezerwy ogólnej miasta też przeznaczyłem 200 tysięcy. Będziemy pobierali dywidendy, bo możemy jeszcze w tym roku z jednej ze spółek miejskich. Ale duże cięcia także w sferze tutaj chociażby utrzymania czystości, czyli PGIEK będzie musiał przeznaczyć kolejne środki, obcięte zostaną z utrzymania czystości, z cmentarza, z wykonywanych kolejnych nakładów inwestycyjnych na cmentarzu. Ale także na przykład odsprzedajemy mienie dla jednej ze spółek. Naprawdę bardzo, bardzo dużo cięć. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że mogą jeszcze w tym roku, z końcem roku, żeby pokryć pewne deficyty finansowe, najprawdopodobniej będzie trzeba dalej sięgać, szukać tych pieniędzy, chociażby w Straży Miejskiej. No, to wszystko jest naprawdę dzisiaj bardzo duże wyzwanie, ale trzeba odpowiedzialnie podchodzić do tematów i po prostu znaleźć te pieniądze, tak? No bo nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja nas zastała, że po prostu kasa w szpitalu by była pusta. I w ślad za tym tą uchwałę radni przejęli praktycznie jednogłośnie. Z kolei druga uchwała budziła już dużo więcej obiekcji, emocji, zresztą sam rozkład głosów, 7 osób za, 5 się wstrzymało, 5 było przeciw. No oczywiście różne powody, tutaj bardzo emocjonalne wystąpienie pani przewodniczącej, ale także naszych radnych, które po prostu pracują w szpitalu, ich troska o to, czy co będzie jutro, tak? Czy szpital będzie funkcjonował. No ja powiem odpowiedzialnie, no, szpital będzie funkcjonował. Szpital ma kontrakt wartości 50 milionów złotych. Oczywiście wielokrotnie mówiliśmy o tym, że są niedoszacowane procedury, ale z drugiej strony ja złożyłem bardzo jasną deklarację, że mimo tego, że chcielibyśmy wyjść ze szpitala, to chcielibyśmy dalej współfinansować ten szpital na innych zasadach. Dzisiaj, znając stanowisko większościowego udziałowca, jego chęć przejęcia tych udziałów, znając także stanowisko zarządu, no
W jakim świetle jest mniejszość, w jakim świetle ja bym stał, gdybym odmówił zbycia takich udziałów dla większościowego udziałowca, który twierdzi, że łatwiej będzie im się zarządzało szpitalem, który twierdzi, że skuteczniej będą mogli ubiegać się o środki. Jestem przed spotkaniem z panem starostą, zadam mu na pewno te pytania, które mi zadawano, tak? W jakim kierunku, skąd środki. Ja nie znam jeszcze całego planu naprawczego. Wiem, że pani prezes taki plan ma zamiar przedstawić. Natomiast wiele się też mówiło na przykład na temat tego, czy akurat za 50 groszy udziały, które miasto do tej pory nabyło, a była to kwota 9 200 000 od roku 2008 bodajże, bo od wtedy obowiązuje umowa. No ja powiem szczerze, że dzisiaj musimy sobie też odpowiedzieć jasno i powiedzieć otwarcie. Szpital ma bardzo poważne zadłużenia i nie możemy bezpośrednio tego przekładać na to, że miasto oddaje dzisiaj za bezcen udziały. Miasto dzisiaj przede wszystkim chce dokapitalizować jeszcze szpital poprzez te 3 333 000. Miasto chce dać możliwość panu staroście zmierzenia się w najbliższej przyszłości z restrukturyzacją. Natomiast musimy być świadomi tego, że dzisiaj szpital ma prawie 9 800 000 długów wymagalnych, tych, które są przeterminowane. Szpital ma 22 miliony 600 tysięcy długów bieżących. Łączne zadłużenie tych długów przeterminowanych i tych bieżących to jest 32 miliony 460 tysięcy. Oczywiście ktoś powie, no dlaczego zostawiacie szpital w takiej sytuacji. Jest program naprawczy, który pan starosta odpowiedzialnie, mam nadzieję, będzie wdrażał. I my na pewno będziemy w kolejnych latach chcieli uczestniczyć w tym, żeby pomagać dla szpitala. To ja bym chciał, żeby w kolejnych budżetach naszego miasta znalazła się rezerwa dedykowana służbie zdrowia. Tak będziemy projektowali budżety, żeby odpowiedzialnie zabezpieczyć środki. A z drugiej strony, no, dzisiaj żyjemy w takiej sytuacji, że źle się dzieje, kiedy mówimy, że szpital, służba zdrowia, ale też jest polityka. No dzisiaj być może łatwiej będzie i skuteczniej panu staroście ubiegać się o inne środki, chociażby od wojewody, chociażby z Ministerstwa Zdrowia, mając jednolitą strukturę właścicielską, gdzie mając swój program polityczny, swojego koalicjanta, łatwiej mu będzie sięgnąć być może po środki, a akurat tutaj miasto niekoniecznie pasuje do tej układanki politycznej. Z przykrością o tym mówię, bo uważam, że polityka nie powinna sięgać do szpitala, ale żyjemy w takiej rzeczywistości i my musimy się odpowiedzialnie zmierzyć z faktami. Patrząc w ogóle generalnie na tą sytuację, ja muszę, podejmując te decyzje, proponując taką uchwałę, patrzeć na rozwój całego miasta. Nie możemy się zamknąć i powiedzieć, że sami będziemy spłacali długi, że przejmiemy jako dwa samorządy na własne barki to tak duże zadłużenie. My musimy poszukiwać środków z ministerstwa, od wojewody, bo tak naprawdę no, ja jako burmistrz odpowiadam za wszystkie gałęzie. Zawsze mówiłem o zrównoważonym rozwoju miasta. Zawsze mówiłem o tym, że ważne jest zdrowie, ważna jest oświata, bezpieczeństwo, inwestycje. Są bardzo duże oczekiwania mieszkańców, jeżeli chodzi o jakość życia, standard życia, o dbanie o czystość. Te wszystkie gałęzie dzisiaj powinny funkcjonować. Oczywiście wszędzie trzeba będzie przycisnąć pasa i mówię o tym bardzo odpowiedzialnie. Na miarę naszych możliwości będziemy pomagali dla szpitala, ale już dzisiaj zapadły pierwsze decyzje co do na przykład nadgodzin w szkołach dla nauczycieli. Wiemy o tym, że zostały ograniczone współfinansowanie dla stowarzyszeń. Chciałbym, żeby kolejne budżety były może uboższe w inwestycje, ale żeby nasz standard życia i funkcjonowanie w tej przestrzeni kulturalnej, oświatowej, edukacji, bezpieczeństwa, żeby tutaj te nakłady powróciły do tych właściwych. Naprawdę przed nami ciężki okres,
ale tak jak powiedziałem, musimy wszędzie pasa przycisnąć, a jeżeli trafiają się takie propozycje jak tutaj przy szpitalu, to nie doszukiwam się tutaj drugiego dna. To jest odpowiedzialna decyzja. Analizowaliśmy to we wszystkie strony i uważam, że dzisiaj trzeba dać szansę większościowemu udziałowcowi, żeby mógł zrealizować swój plan. Chciałbym jeszcze na moment pozostać przy tym, co ustalono na sesji. Wspomniał Pan zarówno o inwestycjach, jak i o cięciach. Czy nasze sztandarowe inwestycje, mam tu na myśli na przykład halę sportową przy szkole podstawowej numer 1, przebudowę ulicy Wiśniowej, czy też planowany łącznik pomiędzy Polną a Kołobrzeską są zagrożone? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o te inwestycje, czy budowa sali gimnastycznej, czy Wiśniowa kolejowa, przebudowa ciągu ulic, te kontrakty mamy zawarte. Te kontrakty są w działach inwestycyjnych. My w ogóle, żeby zbilansować szpital i uzupełnić tutaj ten deficyt i braki, my operujemy w przychodach bieżących i w dochodach bieżących. To nasz budżet jest zbudowany w ten sposób, że mamy inwestycje jakby w innym dziale, a wydatki bieżące i przychody w innej części. Te, które mamy zawarte kontrakty, bezwzględnie musimy je dotrzymać. Ktoś powie, ok, staracie się Państwo, tutaj robicie cięcia, a jednak będzie inwestycja, nowa inwestycja przebudowy ulicy, no, budowy nowej ulicy łącznika między Kołobrzeską a ulicą Polną. No, tam dostaliśmy niepowtarzalną szansę w tych trudnych czasach współfinansowania. My tam dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 800 000. My szacowaliśmy, że wydamy w tym roku na tę inwestycję 1 400 000. Już dzisiaj wiemy, że nie zrealizujemy na pewno całej tej inwestycji, a wartość jej to jest 2 400 000. Nasze nakłady inwestycyjne w stosunku do pierwotnie planowanych przy tak dużym dofinansowaniu są mniejsze, czyli z punktu widzenia księgowego zaoszczędzamy tutaj w tej przestrzeni, realizując tę inwestycję. Ja uważam, że w ogóle w kolejnych latach może być naprawdę bardzo krucho z różnego rodzaju pozyskiwaniami środków na budowę dróg, na inwestycje właśnie infrastrukturalne. Dziura i kryzys nie będzie dotyczył tylko Szczecinka, tak? To ta sytuacja na pewno też dotknie rządzących, bo skutki i tutaj te braki finansowe na pewno będą dużo, dużo większe niż dzisiaj wszyscy jeszcze zakładamy. Szpital budził duże emocje nie tylko w trakcie obrad sesji Rady Miasta, budził także emocje po niej, między innymi na przykład w wypowiedziach parlamentarzystów, w tym pana poprzednika Jerzego Hardii-Douglasa. No tak, rzeczywiście pan poseł Jerzy Hardii-Douglas, były burmistrz, a jeszcze niedawno mój pełnomocnik do spraw związanych ze służbą zdrowia, z lecznictwem, już od kilku tygodni nie jest pełnomocnikiem. Oczywiście jest to związane z tym, pan poseł złożył taką rezygnację z tej funkcji. Jest to wynik tego, że mamy diametralnie różne pomysły na właśnie i pogląd przede wszystkim na to, jak ma funkcjonować miasto w strukturze na przykład szpital w Szczecinku. Ja bardzo szanuję pana posła Douglasa i bardzo zawsze go szanowałem i też staram się zrozumieć jego podejście i jego bardzo emocjonalny stosunek jako lekarza, bo jest to przecież od zawsze lekarz. To jest osoba, która poświęciła życie dla służby zdrowia, która chciałaby, żebyśmy jak najwięcej środków przeznaczali na służbę zdrowia. W hierarchii ważności jest to, jak dla każdego lekarza, jest to sprawa najważniejsza. Ja jednak powiem tak, że nasze drogi tutaj się właśnie rozchodzą, bo w dobie kryzysu, w dobie problemów finansowych, ja muszę jednak patrzeć na całe miasto i nie mogę w sposób uprzywilejowany, a może nadmierny, dokapitalizować jednej gałęzi i zapomnieć o innych. Tak ja już mówiłem we wcześniejszej swojej wypowiedzi. Ja odpowiadam za finanse i za stan całego miasta. Ja dzisiaj biorę za to odpowiedzialność i uważam, że to jest najbardziej właściwy kierunek. Stąd też
tak różne poglądy. Ja powiem szczerze, że w swojej dotychczasowej, podczas sprawowania władzy w Szczecinku przez okres półtora roku przeznaczyłem z naszego budżetu w roku 2018 1 200 000 zł, jeżeli chodzi o objęcie udziałów. W roku 2019 w ubiegłym 2 miliony złotych. W tym roku, tak jak Państwo wiecie, mówiliśmy wielokrotnie, kolejne ponad 400 000. Naprawdę tych środków, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, przeznaczyliśmy naprawdę dużo. Ja wiem, że potrzeby są duże, są jeszcze większe, natomiast nie chcę się licytować tutaj na kwoty. Chciałbym, żeby mieszkańcy Szczecinka zrozumieli, że mimo tego, że mamy różne poglądy na służbę zdrowia, to na pewno będziemy chcieli dalej dokapitalizować, pomagać służbie zdrowia dla szpitalowi w Szczecinku. Chciałbym, żeby tutaj ta cała procedura objęcia, przekazania udziałów nie budziła tyle emocji. Ważne jest skuteczne działanie, a my odpowiedzialnie musimy podejmować decyzję. I taka decyzja została przeze mnie odpowiedzialnie wyartykułowana, przedstawiona radnym, a tym, którzy mieli odwagę i zagłosowali za budzącą tyle emocji uchwałą, bardzo dziękuję. I tą ważną deklaracją z Pańskich ust kończymy naszą dzisiejszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Pan Burmistrz Daniel Rak. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne programy.